WWO, czyli wysoko wrażliwe osoby, czują więcej. Mogą silniej odczuwać bodźce zewnętrzne, mogą silniej reagować na stres, mogą wszystko nadmiernie analizować. Tych cech wyróżniających WWO jest bardzo dużo. Ważne jest to, że nie jest to choroba, jest to po prostu inna konstrukcja psychiczna. Ciekawe jest też również to, że dotyczy ona aż 30% społeczeństwa, do 30% społeczeństwa. Więc o tym, jak rozpoznać, czy przypadkiem my do tej grupy nie należymy, oraz o tym, jak wygląda codzienność osób wysoko wrażliwych, porozmawiamy z Kasią Glinką, wysoko wrażliwą aktorką, oraz psycholożką Marzeną Mawricz. Kasiu, ty jak u siebie to zdiagnozowałaś, powiedzmy, że jesteś wysoko wrażliwy? Pamiętając, że nie jest to choroba. Pamiętając, że nie jest to choroba, od kiedy zaczęłam chodzić na terapię swoją po to, żeby koło 40 się zorientowałam, że należy zrobić ze sobą porządek, to oczywiście coraz więcej zaczęłam czytać również różnego rodzaju poradników i gdzieś kiedyś padła mi w ręce po prostu książka o właśnie ludziach wysoko wrażliwych. Tytuł nawet chyba był taki, że właśnie mówili ci, że jesteś zbyt wrażliwa. I ja to mi zadźwięczało w głowie, bo tak pomyślałam sobie, kurczę, naprawdę często to w życiu słyszę. I jak przeczytałam, właściwie większość tych punktów, które tam określane są jako właśnie cechy wysoko wrażliwej osoby, no to tak miałam. Możesz wymienić te rzeczy, kilka takich rzeczy? No to od takich bardzo zewnętrznych, bo to jest też bardzo bogaty świat wewnętrzny, który ci ludzie posiadają. I często jest tak, że właściwie nie potrzebują zbyt wielu ludzi, tak szczerze mówiąc, bo tak mocno gdzieś w tym swoim świecie się bawią sami z sobą. Dobrego Sylwestra. Dokładnie, że tak nie do końca potrzebują tłumów. Ale też źle się czują w tłumie zwykle. Tak, źle się czują. To takie zewnętrzne cechy to są właśnie to, że bardzo duża wrażliwość na dźwięki, przewrażliwienie wręcz bym powiedziała, na dźwięki, na ostre światła. Ja odczytując to wszystko tak sobie myślałam, kurczę, to już rozumiem, dlaczego ja nie znoszę galerii handlowych na przykład, gdzie są te, co chwilę coś miga, gada, jest jasno i jest po prostu... A jak teraz się czujesz? Jak mamy teraz lampy na siebie? Przez chwilę to jest okej, ale tak sobie pomyślałam, Boże, jak ja przez te wszystkie lata rozumiem, dlaczego ja się tak męczę na planie zdjęciowym, gdzie jednak, wiecie, 12 godzin... Że świetny zawód wybrałaś. Świetny zawód wybrałam, po prostu idealnie. Tłum, adrenalina, po prostu cały czas coś się dzieje, no idealnie.